Zamknij teraz oczy, a ja opowiem ci legendę. Pęknięta skała. Niedzicki zamek stoi na skale. Twarda opoka od wieków dzierży mury i baszty zamczyska. Jest jednak w tej opoce niewielka szczelina, pęknięcie, rysa prawie. Przez stulecia co roku pogłębia się i poszerza. Ciążące nad zamkiem przekleństwo mówi, że kiedyś skała ta pęknie, rozsypie się w proch, a razem z nią runą w gruzy zamkowe mury. Działo się to wtedy, gdy kraj nad Dunajcem pustoszyli Tatarzy. Dzieci i młodych, silnych mężczyzn brali w jasyr, by potem sprzedawać w dalekiej Azji. Zaś najbardziej byli łasi na urodziwe niewiasty. Na nieszczęsne branki czekały pogańskie heremy i życie z dala od swoich we łzach i hańbie. Kto nie popadł w niewolę, ginął. Kryli się przed najeźdźcami ludzie w lasach, w górskich ostępach, w skałach. Nie drżały przed nimi tylko warowne, mocne zamczyska, jak ten w Niedzicy. Próbowali okoliczni mieszkańcy szukać także schronienia za jego murami, ale pan na zamku, człowiek okrutny i podły, zamknął bramy przed nieszczęsnymi w obawie, że ciasnota i konieczna oszczędność żywności uczyni życie jego i jego familii mniej wygodnym i przyjemnym. Było to w chłodną wiosenną noc. Od gór wiał lodowaty wiatr, niosąc ze sobą na przemian bicze deszczu i płaty mokrego śniegu. W tej zawierusze, mgle i chłodzie, kamienistą ścieżką wiodącą ku górom, zdążała gromadka mniszek. Skąd szły? Nie wiadomo. Może z Sącza, z klasztoru klarysek założonego przez błogosławioną Kingę, księżnę krakowsko-sandomierską, może spod Krakowa czy spod Olińca? Zdążały ku pienińskim skałom, by szukać tam schronienia w niedostępnych wąwozach, rozpadlinach, pieczarach, ocalić życie, a przede wszystkim wstyd panieński i niewinność droższe im nad życie. Zmęczone były długą drogą, zmarznięte i głodne. Niektóre z nich ledwie szły na poranionych, pokaleczonych stopach. W deszczu i mroku nie zauważyły, że jedna z nich została daleko z tyłu. Przepadła. Mniszka była młoda, dziecko prawie. Delikatna i wypieszczona pańska dzieweczka. Co innego było szeptać pacierze w klasztornym zaciszu, szyć złotą nicią i perełkami ornaty, śpiewać Bogu na chwałę, co innego wędrować przez kamieniste ścieżki, mroczne lasy, rwące potoki. Nie miała już siły iść z towarzyszkami. Przysiadła na kamieniu. Odpocznie i dogoni idące. Trwało to chwilę zaledwie, ale wystarczyło, by w ciemnościach i deszczu straciła orientację. Zgubiła nikłą ścieżkę. Ze łzami odmawiając pacierze, ruszyła przed siebie. Ostre igły marznącego deszczu przenikały lichy habit. Podarte trzewiki to ślizgały się na kamieniach, to grzęzły w lepkim błocie. Jak długo tak szła, nie wiedziała.
Kiedy już miała uklęknąć w polu i modląc się czekać na niechybną śmierć z zimna i wyczerpania, stopy trafiły na twardy grunt. Stała na wygodnej, szerokiej drodze, a hen wysoko migotało nikłe światełko. Wzniosła siostrzyczka oczy do nieba, szepcząc dziękczynną modlitwę. Jest droga i światło, są więc ludzie. Jest ratunek. Resztkami sił podeszła pod wysoki mur. Chyba zamek. We mgle, przeganianej silnymi podmuchami wiatru, majaczą zarysy baszt. W murze widnieje kuta, potężna brama. Zaczęła siostrzyczka kołatać do bramy. Długo trwało, zanim w okienku ponad nią błysnęło światło pochodni i ukazała się kudłata głowa pachołka. Zdumiał się na widok stojącej pod bramą mniszki. W imię Chrystusa otwórzcie, panie, zawołał słaby niewieści głos. Pachołek zniżył pochodnie, przez chwilę rozglądał się dookoła. Potem okienko zatrzasnęło się z hukiem, a mur i bramę spowił wilgotny mrok. Siostra wsparta o mur czekała. Nie miała już i tak siły iść dalej. Niech się dzieje wola Boża. W rycerskiej sali zamku właśnie kończono wieczerze. Wesoło trzaskał ogień na kominie. Migotały płomieniem zatknięte w żelazne obręcze szczapy łuczywa. Koło biesiadników pod stołami włóczyły się psy. Przy ogniu na niskim zydlu siedział młodzik z lutnią. Kiedy pachołek wszedł do komnaty, niewiasty krzyknęły przestraszone. Lutnista zerwał się na równe nogi. Tatarów spodziewano się tu wszak od kilku niedziel. A nuż, uchowaj Boże, nadeszli. Mów, rzucił słudze pan zamku i odsunął misę, w której właśnie obmywał palce po tłustym jadle. Panie, podróżny kołacze do bramy. Niewiasty odetchnęły, lutnista ponownie usiadł przy ogniu. Rycerz, kupiec, kto? Mniszka, panie, sama i ledwie stoi. Zdumieli się obecni. Co robi w taką pogodę w nocy sama mniszka na tym odludziu? Może zabłąkała się? Tylu codziennie koło zamku przeciąga ludzi uciekających w góry przed Tatarami. I zgubiła drogę? A może to przebrany pochaniec wysłany na przeszpiegi? Ruszyli za pachołkiem ku bramie. W komnacie zostały niewiasty i młodzik z lutnią. Znowu otworzyło się okienko nad bramą. Znowu błysnęła pochodnia. Ciemna postać stoi wsparta o mur. Dopiero na wielokrotne wołanie podniosła głowę. Mniszka, rzeczywiście mniszka. Drobne ręce złożone na piersiach jak do modlitwy. Stróżki wody spływają z welonu na dziecinną jeszcze twarz. Cichy głos powtarza. Otwórzcie. Przez miłosierdzie boskie otwórzcie. Chciał pachołek odsuwać zaporę, a tu pan zamczyska jak nie krzyknie. Nie dla hołoty te mury. Nie dla włóczęgów. Precz mi stąd. Jeszcze Tatarów za sobą sprowadzi głupia dziewka. Precz. Spuściła mniszka głowę, powoli krok za krokiem ruszyła przed siebie, w noc i deszcz. Zadrżały serca pachołkom, ale nic powiedzieć nie śmieli. Gniewny pan złorzeczył jeszcze i przeklinał. Nagle ciemności rozdarła błyskawica. Jasno się zrobiło jak we dnie.
Z ogromną siłą runął wiatr na mury, na baszty. W wyjącym wichrze razem z hukiem gromu usłyszeli przekleństwo temu zamkowi. Nie będzie skała nosić przez wieki jego murów. Runie skała i mury otworzy. Przekleństwo. Kiedy rankiem załoga wyszła na obchód murów jak co dnia, zobaczyli wszyscy, że w skale, na której wzniesiono zamek, jest rysa. Wczoraj jej jeszcze nie było. Gdzie przepadła mniszka? Nikt nie wiedział. Chociaż jej na rozkaz pana niedzicy szukano po okolicznych osadach i drogach. Nikt też nie wie, kiedy spełni się przekleństwo i skała rozpadnie się w pył.